Szanowni drodzy i kochani, witam bardzo serdecznie i bardzo serdecznie zapraszam na kolejne antywirusowe spotkanie autorskie. Jak zawsze, będziemy w czwartek rozmawiali o ciekawych książkach. Takich książkach, które inspirują do myślenia, które poszerzają nasze horyzonty, które sprawiają, że czegoś ciekawego dowiadujemy się o świecie. I taka właśnie jest książka, którą w najbliższy czwartek, 26 listopada, weźmiemy na warsztat. Agata Puścikowska. Nieraz odsłania przed nami takie nieznane karty, jeżeli chodzi o działalność polskich zakonnic. Świetna książka o wojennych siostrach. Wyszła już wiele miesięcy temu. Miałem okazję tę książkę przeczytać i do dziś pewne rzeczy tkwią mi w pamięci. Więc bardzo się ucieszyłem, kiedy zorientowałem się, że Agata Puścikowska poszła za ciosem i wydała nową książkę. Tym razem o siostrach z powstania, nieznane historie kobiet walczących o Warszawę. Agata słynie z rzetelności, słynie z tego, że zawsze potrafi gdzieś tam dogrzebać się do niezwykłych historii, a przy tym wykazuje się dużą wrażliwością, taktem, ale zarazem intelektualną odwagą. Pokazuje siostry jako kobiety z krwi. I kości. Dlatego bardzo się cieszę, że właśnie Agata, a któż by inny, będzie naszym bohaterem, będzie naszym gościem już w najbliższy czwartek, 26 listopada, jak zawsze na żywo o godzinie 20. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam w imieniu Fundacji Carpe Diem, w imieniu swoim i Agaty. Bądźcie z nami.